Zapraszam do gameplayu, który wczoraj obiecałem. Dzisiaj będzie to Driver Parallel Lines. Wczoraj no naprawdę zonka dostałem niesamowitego, ale z drugiej strony nie czuję się urażony, ponieważ wersją metalowego pudełeczka nie jestem jakoś szczególnie pogardzony, ale no warto jednak mieć tą podstawową z instrukcją przynajmniej. Mapka tu już jest, powiem szczerze, inna rzecz. Chciałem wam pokazać save'a, ponieważ jest bardzo nietypowy, chodzący nasz ziomek spokojnym krokiem, dostojnym, jakże majestatycznym. I w taki oto sposób gra ma save'a, który waży około 144 KB. Co oczywiście mi na mojej karcie pamięci nie robi zbytniego wrażenia. No oczywiście omawiane gówno, które mam. Tak, 111 KB. No i dobra. Włączamy. I oczywiście gra chodzi pięknie, konsola nic sobie z tego nie robi, czyta ładnie. Płytkę muszę wyczyścić, kiedyś moje PSW było się troszeczkę usyfione. No i słuchajcie, zobaczycie teraz intro, które jest dosyć fajne, muszę powiedzieć. No i dobra, tak jak w paru grach się zdarzy, mamy wybór języka przed rozpoczęciem gry. Tak samo było w Ojcu Chrzestnym, identycznie też jest w GTA 1 i GTA London. Takie tytuły znam, to takie są właśnie wybory języka od razu z miejsca. Nie wiem, czy tam słyszeliście w tle efekty dźwiękowe, ale mi się wydaje, że te efekty dźwiękowe, bo jeżeli Atari wydało tą grę tylko na wersji PS2 i pierwszego Xboxa, bo Ubisoft wydało na PC-ta i Wii w 2007 roku. Bo jak wiecie, ta gra wyszła w marcu na PS2 i Xboxa 2006, natomiast dopiero rok później, w czerwcu 2007, wyszła ona w ulepszonej wersji na PC-ta i Wii i Nintendo Wii. I tak tam ma się sprawa. Chyba tam na wersji PC-towej Wii jest więcej piosenek, ale tu mi się tak tylko przesłyszało. Słuchajcie, co muszę od razu wskazać na wadę, to to, że na przykład gdy jesteśmy obróceni w jakiś kąt, na przykład, nie wiem, weźmy sobie na północ, nie? Kamerę, to kamera faktycznie będzie na północ, a jeżeli na przykład będziemy już, nie wiem, na południe, to mapa będzie na południe. I to już jest pierwsza wada tej gry. Pierwsza. Zawsze mylę się i za każdym razem, gdy przechodzę do mapy, muszę zawsze sobie obracać tą mapę i to mnie denerwuje z deka. Nie ma żadnych ustawień co do tego. Zaraz przejdziemy do tego. Efekty dźwiękowe w menu są charakterystyczne, bo o czym ja mówiłem. Atari prawdopodobnie maczało w tym palce i wydaje mi się, że oni musieli chociaż zrobić te efekty dźwiękowe, bo one bardzo dokładnie przypominają te efekty dźwiękowe z Atari, z gier Atari ogólnie. Tak mi się wydaje. Takie macie sterowanie, jeżeli chodzi o na pieszo, i takie macie sterowanie już będąc w samochodzie czy na motorze, bo tu są też motory. Tutaj mamy motion blur, nie wiem czemu go wyłączyłem, tak chciałem sobie sprawdzić. I tutaj są efekty zniszczeń, jakieś efekty szybkości, coś takiego, napisy, wibracje, oczywiście wibracje muszą być pozytywne. display nie polecam w EasyCapie sprawdzać progressive scanu, ponieważ nie działa to tutaj. Lepiej, żebyście to sprawdzili na swoim telewizorze. Jeżeli progressive scan będzie wam działać, to bardzo dobrze. Widescreen jest słaby, więc nie polecam tego rozwiązania, wolę normal. Tylko takie są ustawienia, no i oczywiście ustawienia pozycji ekranu, to tutaj nie trzeba nic ustawiać, bo jest bardzo dobrze wszystko. Z audio to jest wszystko ok. Są tu jeszcze kody, na przykład można tu wpisać literkowe kody, ale powiem wam szczerze, na razie tego nie będę używał, bo to mi jest niepotrzebne. O, i mamy autozapis w grze, co jest bardzo fajną metodą. Mamy back to game, mamy restart, mamy profile, można sobie w każdej chwili zapisać grę i usunąć i wczytać, a także stworzyć nowy zapis pod nazwą New Game. Są statystyki, tylko że do tego niestety nie doszedłem. Są nawet kredyty, gdy się wciśnie kwadrat. I mamy ekstrasy, czyli jakieś filmiki pewnie. A tu już sobie samemu obejrzę, może wam kiedyś pokażę. No i mamy help, czyli pomoc, to znaczy jakieś tam oznaczenia, legendę w skrócie mówiąc. O, takie rzeczy. Dobra, przejdźmy do samego gameplayu. Chciałem wam pokazać te efekty dźwiękowe, bo mi się bardzo spodobały w tej grze. Od razu widać, że nasz TK, czyli The Kid, po prostu dzieciak, tak się nazywa ta postać, ciekawe. O, fajna animacja. Sobie pląsa i nawet fajnie biega, ale chodzenie to jest po prostu lipa. Lipa po całości. Chodzi jakby, nie wiem, byłby naprawdę kozakiem z lat 70. bez kitu. Ale powiem wam, NPC-ty to już chyba mają jeszcze lepsze animacje. O, ten jaki cwaniaczek, patrzcie, jak lansuje się po ulicy. Albo jeszcze inny typ, czekajcie. Taki, że naprawdę, no po prostu aż boki zrywać. Te animacje są po prostu... Nie, one nie są ścięte, one są dosyć dopracowane, muszę przyznać. Nie widzę żadnego tutaj powodu do narzekań, ale no te niektóre ruchy to są po prostu tak paralityczne, że ja wolę się schować. Ten był cwaniaczek. Takie penery tu w ogóle chodzą, takie kurna, takie naprawdę dzieci kwiatów, takie wsiąknięte nie wiadomo czym, LSD pewnie, czy amfom, że naprawdę chodzą jak nie wiem co oni by mieli. Jedyną wadą w tej grze, kolejną wadą, nie jedyną, kolejną wadą jest to, że nie można skakać w tej grze. Nie ma żadnego przycisku odpowiedzialnego za skok, ani za nawet bieganie. Bieganie to jest tak naprawdę tylko ten najszybszy, jeżeli mocno wychylimy gałkę. O, tak powiem szczerze. A tak naprawdę sterowanie jest podobne jak w GTA. W ogóle ten driver to jest trochę jak GTA, więc no, naprawdę. Ciekawe mnie detale graficzne, przede wszystkim te gazety, puszki rozwalone na ulicy, ale graficznie to ta gra za bardzo nie jest taka mocna. Ten jak biega... No i dlaczego nie mogę tak biegać jak on? Gdzie on spierdzielił? Nie? Nie ma żadnego przycisku, nie ma nic. Mogę jedynie pod L2 się skradać, ale to wygląda co najmniej komicznie. Nie mam żadnych jeszcze broni, bo nie dostałem. W ogóle ta gra trochę ubogo wygląda, bo patrzcie, no niektóre tekstury drzew to są straszne. Ja widziałem na PS2 lepszą grafikę, naprawdę. Powiem wam, tekstura budynku jest, znaczy muru jest po prostu straszna. Nie, mówię wam szczerze, to... Tutaj widzę, że Reflections, późniejsze do należące Ubisoft Studio, no nie postarało się za bardzo przy tej wersji. Po prostu zrobiło, no po tym, po najmniejszej linii oporu, po największej linii oporu. Ale cienie są fajne naszego bohatera, cień jest nawet dosyć dobry, ale no pozostałe postaci już nie mają takich zajebistych cieni, tak jak to po prostu zwykłe tam, nie wiem jak to nazwać. No taki punkt po prostu pod ich nogami sobie krąży. Dobre cienie aut, nawet auta są ładnie dopracowane, muszę przyznać, ładnie są wymodelowane. Tutaj pod strzałkę w dół wziąłem sobie taką specjalną kamerę grozy, to się tak nazywa. Grozy czy przerażenia, lęku, nie wiem, obojętnie. Słuchajcie, chciałem pojechać do miejsca, gdzie jest World Trade Center. Tak, w tej mapie w 1978 roku jest World Trade Center. Pojedziemy tam. To jest tutaj tak naprawdę. Wciskając prawą gałkę możemy sobie zaznaczyć miejsce, gdzie możemy sobie pojechać dowolnie, więc możemy też sobie, tak jak w GTA San Andreas, zaznaczać. I to jest zaznaczone pod zieloną strzałeczką. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, tu jest tu są fajne piosenki. Te funkowe, chyba tu nawet rock jest, ale nie jestem pewien. To są naprawdę fajne utwory, ale niektóre, powiem wam szczerze, są wzięte żywcem z San Andreas. Słychać, serio. Jak widzicie, po lewej stronie mamy prędkościomierz i ilość przejechanych kilometrów łącznie. Oraz dwa paski. Paski zdrowia, znaczy pasek zdrowia to chyba jest tam na górze z cyferkami, natomiast pasek z kierownicą to jest właśnie stan naszego pojazdu. Znaczy nie, to chyba jest stan poszukiwania, natomiast rozwalenia to jest chyba ten drugi po prawej. Jeszcze nie wiem, bo wczoraj trochę grałem w to. Co mnie zaskoczyło, to to, że fizyka obiektów jest dalej całkiem dobra. W Stuntmanie, którego też niedługo wam pokażę, już odnośnie gier od Reflections, jeszcze pokażę tego drivera pierwszego. Dwójki wam niestety nie pokażę, bo mi nie działa i muszę dać do naprawy płytkę i pierwszą, bo tylko pierwsza jest porysowana, jak pamiętacie. Ten jak biegnie. Ale naprawdę, niektórzy tu mają takie animacje chodzenia, że po prostu aż wstyd się pokazywać na ulicy. O właśnie, takie efekty są. Można nieźle przypierdzielić. No. No i tak jak wciśniemy lewą gałkę, to też mamy klakson. No, takie rasowe, powiedzmy, prawie GTA, prawie. No ale to jest zdecydowanie lepsza gra od Drivera trójki, bo Driver 3 to oj, to już tutaj można by było długo rozmawiać. Ale z drugiej strony misje są fajne. Wiecie co, nigdy nie jechałem na motorze. Muszę to zobaczyć. Chyba mi zniknął ten wehikuł. Nie, jest dalej. Nie. Wydawało mi się. Zniknął mi motor. To teraz co? Kurde, muszę szukać. No tu go nie ma. Zaraz, przyjrzyjmy się. O, patrzcie, kolejny. Ten to już naprawdę pięknie chodzi. Tak prawą rękę wygina, jakby nie wiadomo co i tak w ogóle wchodzi, jakby nie wiadomo co by miał. Sami te NPC-ty się tak śmiesznie zawieszają. O, następny. Z afro. Jak oni chodzili wtedy? Dobrze się nie urodziłem w latach 70. Nie no, ja sobie robię, ale kurde, jak oni chodzą. Naprawdę, to jest mega straszne. Mam do was jedno pytanie, jeżeli wiecie odnośnie tej gry, to mam do was pytanie, czy da się w tej grze zmieniać ubrania, bo mi się wydaje, że się nie da. Ale jak jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli graliście, nie pytam tych, którzy nie znają tej gry, bo oczywiście nie udzielicie mi na to odpowiedzi. Czy tu można zmienić ubranie, bo chodzić w jednym przez 17 zadań, to jest masakra. Ja rozumiem GTA 3. W GTA 3 to się tam na to nie patrzy, ale jak... No... Chyba w Driverze jest taka możliwość, ale nie wiem. No jak nie jest, no to cóż, trzeba będzie to przeboleć. No. Więc jestem ciekaw waszej opinii. Pojedziemy na WTC. Wczoraj zszokowałem się trochę tym. Znaczy to i tak bym wiedział, że to jest, że te budynki są, nie? No bo przecież... Czy potrzebowałoby jeszcze chociaż 23 lata i te budynki zostałyby niestety zniszczone, tak? Przez wiadomo kogo. Nie przez terrorystów. Oj, nie, moi drodzy, nie. Jeżeli wiecie, o czym mówię, to jesteście świadomi tego zagrożenia. Tak, to właśnie sami sobie zgotowali ten los. Tak. Nie wolno kłamać. To nie terroryści rozwalili WTC. Oj, nie. Już mnie policja goni. W ogóle zauważyłem, że silnik gry pochodzi z trójki. I w sumie to prawda, bo nawet oznaczenia policji na kompasie są niemal identyczne jak w trójce. O ja pierdzielę, znowu walnąłem. No nie. Po prostu pięknie. L2 i R2 zmieniamy kamerę, po prostu widok kamery zmieniamy. Tak jak to było w Stuntmanie. Ja wam to zresztą pokażę niedługo, za jakiś czas się pojawi Stuntman na PS2. To zobaczycie, jaka tam jest fizyka obiektów, to po prostu kopniecie. Ale demolkę robię. Ale jestem przecież tylko zwykłym taksiarzem. Ja nic panu nie zrobiłem. A no i tak jak to jest w Need for Speedach, na przykład Underground 2 czy Most Wanted 2005, to też prawą gałką do przodu można gazować i do tyłu oczywiście hamować. Więc tak to wyglądało. To jest Times Square w latach 70., jak chcecie wiedzieć. No kurde, znowu żem przypierniczył, ale lipa. Teraz ten będzie mnie gonić. Czasami powiem wam, że ta policja jest czasami naprawdę denerwująca, bo... Czasami ta policja jest bardzo denerwująca, bo kurde, czasami ciężko się ją gubi. I co jakiś czas w tej grze, no niestety trzeba mieć na to uwagę, że ona nas bez przerwy będzie gonić. Jak nie będziemy szukać uliczek, ucieczki. Ja pierdzielę. Dobra, jedź. I teraz skręcę w alejkę, żeby się po prostu zabezpieczyć. Kurde, gdzie to jest? I tutaj, jak wiecie, został wprowadzony system pieniędzy, system zdrowia, bronie tak naprawdę są tak jak w trójce, tylko że tu jest tego więcej. O, już jeżeli chodzi o fizykę przedmiotów, to zobaczcie. One faktycznie, jak na możliwości PS2, chociaż ja myślę, że PS2 potrafi więcej trochę w tym temacie, zachowują się te pudełka całkiem normalnie, jak po powierzchni, nie wiem, śnieżnej. No tutaj śmiecie też są. No widzicie, tu elementy jednak nie znikają tak szybko jak na niektórych grach na PS2. O! Widzicie? To jest to właśnie. Niektóre tekstury są przerażające, ruszają się nawet bez powodu. To jest straszne w tej grze. No ale dobra, to już naprawdę kiedy indziej może zrobię, zagrajmy z tej gry, jeżeli oczywiście będę ją ogarniać. A, zmieńmy samochód, bo ten jest rozwalony. A poza tym tu lepiej zmieniać czasami samochody, jak nas przestaje policja gonić, bo może nas znowu rozpoznać i... Kto wie, może będzie nas gonić, więc w ten sposób, no trzeba trochę, wiecie, uważać tutaj w tej grze. Trzeba po prostu dobrze jeździć i za bardzo nie wypierdzielać się. O. Jechać, chociaż starając się jechać zgodnie z przepisami, bo tu też jest niestety różne. Chociaż nie wiem, czy to prawda, jeżeli chodzi o te przepisy. Dobra. Czy polecam grę? Słuchajcie, to jest gra eksperymentalna, naprawdę tutaj w tej grze jest naprawdę dużo nowości, ale też jednocześnie dużo takich troszeczkę zagapień od strony serii GTA. Powiem, jeżeli chcecie sprawdzić, to możecie zobaczyć, ja wam powiem, że naprawdę warto, jeżeli lubicie trochę historii, jeżeli lubicie lata 70., bo to są fajne klimaty, takie trochę... Dużo samochodowych filmów się wtedy pojawiło i taki klimat pozostał po tych latach. No i oczywiście te spodnie typu, no jak one się nazywały, dzwony, to naprawdę były hardkorowe lata. I te mega wielkie oprawki do okularów, które są chyba moim zdaniem dzisiaj modne. No nie, ja już jestem blisko World Trade Center, a tu mi dalej mnie gonią, no. O ja pierdziu. Masakra. Ładne słońce jest. Ładne tu... Kurczę! Co ja robię? No nie, dawaj. Proszę do mnie nie strzelać. Ja to jestem tak blisko. O, jest taksi. Tak, chyba z tej prawej strony to jest chyba właśnie poziom poszukiwania naszego gościa. Takie mam przeczucie. Kurczę! No nie. Już się rozwalam. Kto mnie goni? Helikopter? Cholera jasna, zagapiłem się. O, jedź stąd! No pięknie, kurde, myślałem, że jej zgubiłem. No jedź tym parowozem, ty ciołku. Ach, myślałem. Dobra, jedź, teraz gazu. Nie złapiecie mnie, nie ma mowy. I am invisible. Fuck you all. No chyba nie. No właśnie. Dobra, możemy się już tam przejść na pieszo, bo nasz bohater trochę szybko idzie. O, widzicie? Mamy World Trade Center w 1978 roku, tak jest. To są te dwie bliźniacze wieże, które niestety po 23 latach od akcji gry niestety zostały zniszczone przez, no powiem prawdę, przez Amerykanów niestety. No pięknie się mnie policja goni. To pod World Trade Center, no ładnie. Dobra, może ich zgubię. Jestem pomiędzy wyrocznią. Tak, to są te dwie wieże. Ponoć na nich dzisiaj w Nowym Jorku coś jest. To jest chyba budynek pod nazwą One World Trade Center, coś takiego. Został wybudowany niedawno, więc no wiadomo. Wiadomo, co się dzieje. Zobaczmy, jakie są budki telefoniczne. Ale kiepskie tekstury, naprawdę. Powiem wam, o, widzicie? Patrzcie na te trzęsące się tekstury podłogi. To jest naprawdę niebywałe. O, macie idealny przykład na te tekstury. O. To jest naprawdę straszne. Na PS2, żeby takie rzeczy były... Nie, no to jest kpina. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że to będzie wszystko z Drivera. Nie będę wam tu wszystkiego pokazywał, bo to jest naprawdę dosyć nawet duże miasto, jak się troszeczkę przejdziemy. To naprawdę można się nawet zgubić, ale to jest oczywiście szczątkowe. To są szczątkowe detale, to nie jest dokładnie odzorowane miasto jak w True Crime New York City z 2005 roku. Tutaj jest po prostu inny wymiar. Tutaj bardziej pokazany jest ten klimat lat 70. Dobra, ja muszę spieprzać. No i dobrze, moi kochani, to jest Driver Parallel Lines na PS2. Piszcie co... kurczę. Piszcie, jak uważacie, czy ciekawa jest ta gra, czy nie warto było ją kupić za tyle pieniędzy, za 27 zł. Ja myślę, że było warto. Ale już ostatnie słowa pozostaje wam. Jestem po prostu ciekaw waszego zdania. I cóż, i tak będziemy sobie już planować. Zagrajmy wy. Myślę, że jak zrobię tą grę, to może kiedyś się nakręci w odpowiedniej, dobrej jakości, bo tu EasyCapem trochę jednak to trochę słabo wygląda, jak widzicie. No ale pomyślę jeszcze nad tym. Zobaczymy. Pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym gameplayu. Postaram się za jakiś czas, nie wiem czy jutro, czy w niedzielę, pokazać wam tego Stuntmana, bo niewiele osób bardzo dobrze zna tą grę. Do zobaczenia.